Dla ludzi wierzących milenium bardzo ważna data, 2000 od narodzenia Chrystusa lat, to jest już ładne milenium, prawda? 2000 lat niby w historii Ziemi, to jest prawda. Mrugnięcie okiem, ale dla nas ludzi 2000 lat to jest bardzo wielka przestrzeń czasowa. No więc to postawiłem, może i dlatego trochę, że jeszcze żyję, prawda? Mógłbym, jak pan wie, już mogłoby czy nie być. No to coś takiego postawiłem, a jeszcze do tego dochodzi taki fakt, że jest ta przyjemność, że żyliśmy, że się żyło na przestrzeni dwóch wieków, prawda? Tysiąclecia. Jeszcze następnego tysiąclecia, bo to się rzadko komu zdarza, tylko tym, co się rodzą przy końcu ostatniego stulecia, jakiegoś tysiąclecia. No, no jak się, prawda, postawiło ten kamień, nie wie pan, no to on tak wygląda, łyso przychodzi sąsiad, mówi do mnie taki Janusz Ignaczek, co ty kombinujesz na tej górze, nie wiedział co to jest, ale poczekaj mnie parę lat, to zobaczysz, prawda, no to jest temu kamieniowi milenium, żeby nie było, prawda, tak smutno, temu postawił cztery z boku, prawda, ten jeden od zachodu, drugi od wschodu, jeden od północy, drugi od południa. No jak się pan postawi następne, no to wtedy wygląda, oj psiakra, bo się tu jeszcze przydało w tą stronę jeden postawić. I postawiłem tu jeden. O, to teraz tu jest jakoś tak puste, prawda? No to też trzeba jeden. I tak to aż zeszło tu z tymi na dół, a z tymi tu na dół. No ale żeby to miało ręce i nogi, prawda, mając troszeczkę artyzmu w głowie, prawda, to się tak to stawia, żeby to architektura tego, mimo że to jest park, ale to też musi być jakaś architektura w tym. Jakaś myśl, to w końcu się tak stawia, żeby to miało ręce i nogi. No i tak doszedł tu do tego, a tu były takie stare zabudowania. No to tam się wyrzucało stare rzeczy. Tamtą sieczkarnię, jak pan widział pod Jerzym Bilą, postawiłem potem, bo w stodole przeszkadzała. Ja wtedy nie myślałem, że to będzie jakiś park i skansen, po prostu ją tam wyrzuciłem, bo jako niepotrzebny rupin. Teraz ona mi się tak wkomponowała, że każdy chodzi, czyta, ogląda, pyta, co to jest. Wszystko, co było niepotrzebne, wywiozłem, wykosiłem trawkę, tam już były kamyczki. Tu żeśmy zwozili kamienie z pola, wiesz, jak to na pewno ty jako człowiek wykształcił, to wiesz, że przeszedł lodowiec tu, kamieni narzucił, bo tu takich procesów górotwórczych nie było, więc kamienie są skądś przeniesione. A tu w czasie kilku epok lodowych naniosło, prawda, tego w bryłach lodu sobie przypłynęły. No i kamieni tu jest tyle, że tu szukać nie trzeba, wiesz, co roku się orze. No i tu wyrzucałem, wiesz, tak kamienie nie układałem, tak po prostu wysypywałem na te skarby. Ale właśnie bezcelowo, tak, żeby nie leżały na polu. Żeby nie leżały na polu, bo jak się położy na pole, wiesz, to rozumiesz, jak się nie sprzątnie, to się wyjedzie kosić kombajnem, kombajn złapie kamień, są potworne straty, wiesz. Kamienie nie ma na to po prostu mocnych, możesz, prawda, komuś zapłacić, to sprzątnie. To jest, jakby, rozumiesz, efekt w rolnictwie uboczne takie hobby przy zasadniczej pracy, jaką jest rolnictwo, to człowiek te kamienie musi sprzątać, a jak ma pomysł, żeby coś z tego zrobić, to bardzo dobrze. No to wiesz, jak się coś takiego zacznie, a to się robi takie popularne, to ludzie oddają kamyczki. Leśniczy na przykład poprosił, żebym drogę zrobił. No ja mu poleciałem z chłopcami, żeśmy wzięli przyczepę, nakładliśmy żwiru. Zrobiłem drogę, on przyjeżdża, pyta się, ile płacić za naprawę drogi. Nie wiem, panie leśniczy mój, ludzie, mówię, w czasie wojny krew z ojczyzny przelewali. A pan chce, żebym ja od pana za taki drobiazg brał pieniądze? Aha, mówi, to pan tak podchodzi do sprawy, sposób patriotyczny. To ja też zrobię to samo. Mówi, tam leży w lesie kamień, tam leży kamień, tam leży kamień, niech pan sobie bierze, prawda, ile pan sobie chce. No i w ten sposób się to buduje, wie pan, po prostu, mając jakieś takie podejście do ludzi, do rzeczywistości, bo żebym ja był taki, że aha, no to się należy za tę robotę drogi, prawda, 200 zł, on by mnie zapłacił, z kolei ja bym pojechał do lasu po kamień, to on by powiedział, że za ten kamień to 100 zł, za ten drugie 100 i tak dalej. Ale to w ten sposób można zrobić. Bardzo lubiłem chodzić po muzeach, wie pan. Ale jak to się zaczęło, byłem o taki berbecz,
tu w Rydziewie z przystań. No i przypłynął taki duży statek, a na tym statku było muzeum. Takie właśnie, bo ono tak od portu do portu jeździło. Boże święty, jak mnie ojciec tam zaprowadził, tam kołowrotki, jakieś kukiełki, jelenie wypychane, ptaszki, wie pan co, to był dla mnie szok. A ja to pochłaniałem, ja, on mnie z tego nie mógł wyrwać, o Boże, poczekaj jeszcze, poczekaj, tatuś, bo to takie fajne wszystko. Chciałem, żeby jeszcze raz mnie zaprowadził, my, że to się płaci, żeby jeszcze raz to, nie? Ale ja wiem, że ja się bawiłem, żeby zrobić jakieś muzeum w domu, czy coś takiego. Układałem sobie różne kamyczki, czy tam coś takiego. To, wie pan, na takie właśnie tory naprowadza człowieka, to zależy od rodziców. Jeśli by mnie ojciec nie zaprowadził do tego muzeum, tylko do gospody, prawda? I powiedział, syneczku, ja tu wypiję piwkę, a tobie tu wleję do szklaneczki. Spróbuj tam i posmakuję. To ja bym na pewno stał teraz tam w tym sklepiku i pił piwko, prawda? Pan by mnie spotkał jadąc od sąsiada, który by zrobił to, co ja, prawda? No i tak to właśnie rodzice kształtują charakter dziecka. Pole jest już polodowcowe, to te lodowce, wiesz, jak się przesuwały, to one pchały ze Skandynawii wszystko, co popadnie, wiesz, i bryły lodu i to się nawarstwiało, później się zaczęło topić, to ten cały krajobraz, to jest efekt pracowania wody, jak się lody zaczęły topić, pod spodem woda. No i mamy taki ładny krajobraz i to jest bardzo fajne, ja się czuję, wiesz, tu jak góra. Czasami ktoś przychodzi, prawda? Profesor jakiś mówi, a niech pan uczestniczy w konkursie, proszę pana, jakiś konkurs petycji, niech pan parę wierszy, prawda, wyda. A ja mówię, proszę pana, nie mam mowy, ja nie chcę tego wszystkiego sprowadzać do roli sportu, ja się z nikim o żadne nagrody ścigać nie będę, to nie jest moim celem, ja to robię z potrzeby serca, bo ja to lubię robić, a nie po to, żebym ja uczestniczył w konkursie, żeby tam siadło jakieś fratażery, żeby oni mnie oceniali, że ja ze swoim wierszykiem pokonałem jakiegoś tam Nowaka z jakiejś Wólki czy Korskoj, że jego wierszyk był gorszy od mojego, to nie o to chodzi. To w tej dziedzinie działalności, prawda, nie ma takiej potrzeby, bo każdy pisze tak, jak czuje, prawda, i to, co chce powiedzieć, i w sposób powinien tworzyć, wie pan, taki, jaki mu odpowiada, jaki wynika z jego charakteru, z jego psychiki, a to nie może być podporządkowane jakimś regułom, prawda, jakimś prawom, takich w 100%. W każdym razie, bo to wtedy będzie, wie pan, to będzie, nie wiem, co to będzie, jakaś działalność gospodarcza czy coś takiego oparta tylko o zyski, jakieś kryteria, jakieś regulaminy i przepisy. Przy robieniu czegoś takiego, taki zwyczajny spacerek, to jest praca twórcza, bo jak ja spaceruję, to ja wtedy widzę najwięcej, co trzeba poprawić i gdzie. Ja czasami w niedzielę, o właśnie w niedzielę nie wolno pracować, ja wolno spacerować, więc ja niedzielę wykorzystuję, prawda, na dokładne zobaczenie, co jeszcze można zmienić. O, bardzo dobrze jest aparat fotograficzny. Nawet jak ktoś zrobi zdjęcie, mi przyszedł, brat czy też, nie? Jakiś turysta, prawda, przysyła zdjęcie, patrzę na zdjęcie, o Boże święty, jak ja mogłem tego nie zobaczyć, przecież to taka lipa. Przecież jest cała kompozycja świetna, ten jeden kamyk w środku malutki, wszystko spieprzył, to trzeba ten kamień wyrzucić, a tu trzeba wstawić tylko jeden kamień. Całość jest zupełnie o 100% inna i robi o 100% te przewrażenie, ale tego się nie da zrobić szybko. To jest taka praca, że to trzeba robić latami. Bardzo podobna rzecz do malowania obrazów, tylko że na obrazie to pan sobie może kamyk pędzelkiem, jaki pan chce namaluje, a tu trzeba wziąć traktor i przyciągnąć z nas. Ale traktuje właśnie pan to jako, w zasadzie, o, jako obraz? Tak? Traktuje pan ten park trochę jako obraz właśnie? To coś takiego, przecież to jest obraz, tylko to się nazywa krajobraz. No dokładnie. To się kształtuje krajobraz. To przypomina trochę góry, prawda? No jak ja ten wystrój, wie pan, zrobił na terenie idealnie płaskim, no to jaki byłby tego efekt? Ten wiatraczek stoi na górze, prawda?
żeby ostał, wie pan, to właśnie wtedy tam wyglądała ignorancja. Jak on stoi na górze, jak on patrzy z niższego punktu, z podwórka, tam wygląda jakiś wielki wiatrak, tylko trochę dalej. Ale za duży mógłbym zrobić jeszcze szerszy, ale wtedy skróciłbym perspektywy. Po prostu to wszystko wyglądało, reszta tych elementów by wyglądało nieproporcjonalnie przy tym małym i to by było tak, jak malujemy obraz. Chcemy, prawda, żeby był na tym obrazie, prawda, skrócona perspektywa, to malujemy wiatrak taki wielki i on jest tak, jakby stał tuż, tuż. Jak chcemy, żeby dalej, to robimy tu kreski, tam taki malutki wiatraczek, wtedy wydłużamy perspektywę, prawda? No i na tym to polega właśnie. Park to jest ta sama robota. No ale też myślę, że gdyby pan mieszkał w środku wsi, to też nie byłoby takiego efektu. Nie, absolutnie, wcale bym tego nie robił. To musi być takie miejsce, wie pan, szczególne, które się do tego nadaje. Jak już pan chce naukowo, to jak się ma własną koncepcję, to ją trzeba wpasować w koncepcję ogólną, prawda? I żeby te koncepcje ze sobą nie kolidowały, prawda? Bo jak ja mam koncepcję typu takich górskiego, jak Kamienny Park pakował w teren nizinny, całkiem płaski, to by było, by się te koncepcje kłóciły, prawda? Bo ten teren to jest z innej bajki, a ta moja bajka byłaby na bajkę. I te bajki by się gryzły, to by było śmieszne, wie pan. To właśnie pierwsza przygoda ze statkami to te rejsy do Giżycka, tak? Tak, tak, tak. No, a może najbardziej pierwsza, to rodzice brali, wiesz, o weekend, wtedy to się nikt nie mówił, na to weekend po prostu, niedziela albo święto. Jajeczka na twardo, musztarda, kanapki, wiesz, i na przystań, i w rejs. No, albo Mikołajki, albo Luciany. Wiem, że jako mały dzieciak, jak statek wpływał do śluzy, wiesz, zaczął opadać, no to ja myślałem, że już tam, kupa strachu była. Co pamiętam kiedyś w Mikołajkach na plaży, wiesz. Dzieciaki z Warszawy, wiesz, bardzo bogate, mają takie żaby, pływają na jakichś pontonikach. A ja tego nie miałem, bo po prostu oni przyjeżdżali na wczas i byli może bogatsi, wiesz. A ja tak stałem z boku, może w nosku dłubałem i patrzyłem, jak te dzieciaki na tej żabie pływają i tak sobie w małej dziecięcej głupce kombinowałem. Jak to by było przyjemnie, prawda, mieć taką żabkę. No ale niestety musiałem się obyć smakiem. No ale chociaż jak mi zabrali na wycieczkę, to też była atrakcja pewnego. Zaraz nie musieli kupować żaby, ale sama wycieczka była świetna. Pamiętam takich właśnie marynarzy, jak statki były dwa gdzieś tam w kanale, coś oni tam, to była żegluga mazurska. Oni utarg sobie jakoś przekazywali, ci co płyną do Giżycka, to brali pieniądze od tych, co płyną na Mikołajki, coś tam sobie pieniążki podawali. No jeszcze kiedyś, jeszcze jak byłem dzieciakiem, też pamiętam, a to już nie sam płynę. Wiatr się zerwał, kobiety starsze, prawda, na statku się modlą, mam, a babcia mi każe też się modlić, prawda, bo może mi się utopić, a stateczek malutki, palę żurki. No to samo, co na morzu, sama marynistyka. To nie jest na zasadzie, że nie mam co zrobić, to zrobię statek. Nie, no jak, to nie jest na tej zasadzie, wie pan, bo ja przecież nie muszę. Żebym ja, prawda, żył z jakiegoś sklepiku z pamiątkami, prawda, ja to bym musiał robić w celach takich materialnych, to ja bym musiał zrobić, nie mam innego pomysłu, to robię coś, ale ciągle muszę robić coś. A to jest tak dla przyjemności trochę. No jak przy okazji ktoś z tego ma przyjemność, już jest dobrze. No bo pan doskonale wie, że są artyści profesjonalni, prawda, tworzą wiele dzieł, mają nawet wystawę w galerii. No i kto tam przyjdzie, prawda? Ano koledzy z klasy, prawda, przyjdą. Ano przyjdą znajomi, przyjdzie rodzina, przyjdzie może trochę sąsiadów, a później przyjdą tylko myszy. Także jak się, prawda, jest
ma się to szczęście, że ktoś się tam zainteresuje tym, co już jest bardzo dobrze. No. A jak takie zainteresowanie, to wzmaga chęć do tworzenia czegoś dalej. Ja na przykład rzucę, wie pan, tę pracę przy tym parku, a nikt nie przychodzi, czasami posadzenie, puste głucho. Co ja się tam będę mordował, prawda, mam jeszcze czas, odpocznę sobie. No tu łup, jest wycieczka, prawda. Och, wszyscy się cieszą, mówię, ach, jak dobrze pan wakacje. Ja mówię, Mila, jak tu przyjemnie, jak tu fajnie. No i to jest coś takiego jak drożdże dla kogoś, co coś robi. A pierwszą kotwicę to zrobiłem z haka od sodowego, bo jeszcze nie miałem spawarki. To ja wróciłem na żubką, prawda? Nie, miałem spawarki, bo przespawałem boczne części, miałem. Ale po prostu pierwszą wpadłem na pomysł robienia tego, bo ten hak był podobny do kotwicy, miał główkę. I to była prostsza sprawa. Zrobiłem szybciutko. A zdobienia płotów? A płoty, to jak najpierw były żelazne, to ja to zrobiłem w wieku gdzieś 26, 7, 8 lat. No a jak już są żelazne płoty, to jak pan Kamil wie przyspawać coś do płotu, to już jest prawda. Prosta sprawa. No i chciałem zdobyć, bo byłem w Gdańsku, o podróże kształcą, tam koło Neptunka jest taki ładny płotek. Myślę, Boże, jak to pięknie można zrobić, prawda? A dlaczego u mnie są te płoty takie proste, prawda, jak sztachety? A więc zacząłem coś na te płoty, prawda, wieszać, żeby to było ciekawie, nie tylko w Gdańsku czy gdzieś indziej. W ogóle taką teorię sobie ukułem, a dlaczego my mamy jakąś dziwną taką narodową tradycję, że my podziwiamy za granicę, prawda, dzieła jakieś stare, historyczne, prawda, a współczesne rzeczy to my mamy za nic, prawda. No więc ja postanowiłem cudze chwalić, ale i swoje coś zróbcie, prawda. No i tak próbuję panu coś zrobić. No, czasami to standardne, czasami jest do niczego, czasami ładniejsze, czasami pszczel, to nie jest takie ważne. Ważne, że ja chcę coś zrobić i ja próbuję. A nawet jak wie pan coś zrobi nieciekawe, prawda, no to ja to mogę w każdej chwili przerobić. To co pan widzi, to te żaglowce, to ja robiłem szybko na przykład. No zabrakło mi materiału. Żaglowiec jest tacy cacy. Bandery są odpadki, prawda, takie trójkąciki, jakieś reszty. Chodzę sobie po podwóreczku, patrzę, coś tu tyle pracy, coś jest nie tak. Patrzę, chodzę tam z powrotem. No, Boże Święty, przecież bandery można zrobić proporcjonalną do statku, więc ja nowy materiał biorę, wydłużam, prawda, tu górę robię dłuższą, prawda. No w ten sposób można każde, prawda, dzieło, nawet no to można przerobić, poprawić, bo to już jest, prawda, ta lewia część pracy zrobiona, a tam są jakieś usterki, które można usunąć. Widział pan w telewizji reklama piłu była, to facet żeby pyk, no pół roboty można piłą zrobić. Oraz to dłutkiem. Ten strażak to jest cały kawałek z lasu przywieziony, po prostu gałęź jak się drzewo rozchodzi. Ucięte tak jak trzeba, nogi są gotowe, korpus jest gotowy, kawałek na głowę, prawda, zostaje, robi się głowę i aha, dwa kawałki ręce, prawda, i gotowe, to wie pan, no to są różne sposoby i różne pomysły, ja idę po najmniejszej linii oporu. I ja tak mogę, bo ja muszę powiedzieć, że pan ma różne określenia, wolna twórczość, prawda, to jest wolna twórczość. Ja nie muszę, bo jak pan mnie zamówił rzeźbę, to pan mógł mi powiedzieć dokładnie co, jak, prawda. I ja musiałbym zrobić według pana gustu, a jeśli ja bym powiedział, że ja nie chcę czegoś takiego robić, to pan by sobie znalazł kogoś, żeby pan to zrobił. To jest oczywiste, prawda? Ale skoro ja robię dla siebie, nie dla miasta, nie dla gminy, nie dla jakiegoś kogoś, to ja mogę zrobić co zechcę, prawda? No jeśli mnie ktoś skrytykuje, no to ja mogę się cieszyć albo się martwić, ale to nie ma znaczenia takiego dużego. Ale nie myśli pan właśnie, że one są do pana podobne, te wszystkie rzeźby? Aha, no, na pewno trochę. Tamto jak robiłem,
To wie pan, że to ciężko tak z początku zrobić, to oczy do ulicy. Jak, no to wie pan, że jakby pan się wziął pierwszy raz za rysowanie jakiegoś rysunku. Ciężko, a konia narysować to już jest tragedia. Więc ja brałem lusterko, patrzyłem w lusterko i puka. Że jak to co do ulicy, musiałem naprawdę się wgapiać raz w lusterko, raz w kołek. No i żeby pan to zobaczył, to by pan pędził śmiechu, rzucałem dłuto w ziemię i szłem do domu. Przychodziłem i powiedziałem, jak mnie nerwy przeszły i brałem od nowa tam w tym parku, tam w tym podwóreczku. No i ta rzeźba stoi do dzisiaj. Niektórzy mówią, że no ta pierwsza rzeźba jest bardzo fajna. Bo ta główka jest taka proporcjonalna, prawie jak wie pan, jak w naturze. No ale wszystkie też mają zarost rzeźby. Albo wąsy i brody. Tak, tak. No wie pan, bo to bardzo ładnie wygląda. Niech pan zauważy, jak taki jakiś człowiek, prawda, z wąsami, z brudką, to on wygląda sympatycznie, prawda, kulturalnie. A jak tak wygolony, prawda, całkowicie bez brody, bez wąsów, to wygląda jak żołnierz. I to taki przymusowy, z przymusowego humoru. Wiesz, Kamilu, że te wiersze bardzo mocno ludzie zauważają jakoś, bo to się mało się zdarza. W pisaniu nie pisze się po to, żeby sobie pofilozofować, prawda, czy sobie tak spędzić miło czas przy karteczce popisać, ale żeby tak przy okazji komuś coś powiedzieć, prawda, a może komuś pomóc. Jak napisałem tam tego pijaka, to o co mi chodzi w tym wierszyku, prawda? A no może ja komuś tonącemu pomogę, bo oczywiście w alkoholu tonącemu, prawda? Może, prawda, pomyśli, że robi nie tak, jak powinien robić, prawda? Może mu to pomoże. Przychodzą wycieczki, to pokazuję i mówię. To zrefiłem, no ja sam mówię, tego nie piłem, co tu jest napisane, prawda? Ale myślę, że może to komuś pomoże, może ktoś się zastanowi, bo jest naprawdę, wiesz, dużo ludzi zdolnych, pracowitych. Pieniędzy mają, wiesz, dużo, ale te pieniądze wszystkie zostawiają w gospodach i w różnych tego rodzaju miejscach, prawda, i piją alkohol, no i ludzie pijąc alkohol mówią, prawda, na zdrowie. No ja wątpię, co by to komuś już na zdrowie wyszło. To jest galeria jednego twórcy, tak można nazwać, jeśli to była galeria, ale dlatego to wszystko do siebie pasuje. Miałem taką opinię, ktoś przyszedł, że mi powiedział, że to odnoszę wrażenie, że to tu stoi co najmniej 100 lub więcej lat, mówię, że to wszystko samo współgra, a to współgra tylko z jednej przyczyny, wiesz, że ten sam pisał wiersz, co układał te kamyczki, ten sam układał te kamyczki, co wieszał te żaglowce, czy robił te rybki, wiesz, no. Rzadko się zdarza, żeby ktoś już opanował, prawda, tyle takich drobnych umiejętności. Pan może się dziwi, czemu to w tych wierszykach tak jest napisane, albo jak człowiek jest starszy, wie pan, to czuje już to przemijanie na sobie. Rano ciężko wstać, wieczorem ciężko się położyć, to coś trzeszczy, tam coś trzeszczy, wydolność, prawda, choćby fizyczna spada. Jak pan zauważył, czasami szkleroza jakaś człowieka nawiedza. No i w tym wieku, prawda, to już człowiek przypomina sobie, że to życie, to tak my to nazywamy, taki rejs. On ma swój koniec, się wypływa z jednego portu, prawda, się płynie do tego ostatniego. Ale jak już jest się blisko końca rejsu, prawda, to się widzi, prawda, ten koniec, prawda, widzi się na horyzoncie ten port, do którego się płynie. I jak pisze się wiersz, prawda, to się widzi, prawda, że to już widać, prawda, ten koniec. No i może czasami tam jest to przemijanie napisane. No jeśli ktoś o tym myśli. A można by powiedzieć, że ten park powstał właśnie trochę z nudy? No, to powstał już trochę nie, no wtedy, to gdzieś tak 12 lat temu to już nie było tak nudne. Ale trochę też, wie pan, żeby to jak człowiek czyta książki, prawda, jeździ, podróżuje. Tu widzi, ktoś coś zrobił, tam coś ktoś zrobił, tu piękne rzeźby w Krakowie, tu prawda, piękne rzeczy w Gdańsku, tu piękne rzeczy, tu piękne rzeczy tam, prawda, przyjeżdżam do domu, a tu co prowincja, prawda. Nie tylko krowy muł, prawda, krzaki, chwasty, prawda. Zajechałem do Świętej Lipki, to całkiem bliziutko. Patrzę, turyści wesoło chodzą z kamerami.
filmuję, ja sobie tak od razu pomyślałem, Boże Święty, żeby to tak u mnie było, jakby to byłoby przyjemnie, prawda? Tak, tak przeleciały na 7 lat i teraz u mnie podobnie wchodzą, to się filmują. I to chyba coś się bierze, prawda, że tak człowiek pojedzie, zobaczy, spodoba się, prawda, ach, jakby było dobrze, żeby tu gdzie ja mieszkam, było coś dobrego. A można by powiedzieć, że spełniło się Pana marzenie? No marzenia tak, no to jak człowiek coś zrobi, jak komuś się to spodoba, wystarczy, żeby to się spodobało do kilka osób, to była wielka radość. O, te parę osób się przewinęło, prawda, to jest warte, w każdym bądź razie cieszę się, że coś tam zrobiłem. A pamięta Pan pierwszą osobę, która przyszła do parku? Oj nie, bo to było bardzo dawno. Bo to jeszcze prawie nic nie było, już przyszli w czasopismo Protek, tu stało te 1,6, bo tam było po prostu dwa oczka wodne i ten kamień na górze. No. Już chcieli to zwiedzać. Ja mówię, na Boga, co wy chcecie tu zwiedzać? Co tutaj tam w kimi na górze coś stoi tu tak ładnie, prawda? No proszę bardzo. I pozwiedzali, po podwórku pochodzili, trochę krówki za uchem. Podrapali, no i powiedzieli, że fajnie, jedz pan to będzie robił. Tak, to jest dopiero początek, prawda? To jest improwizacja troszeczkę, wiesz. Właśnie jak gdzieś znalazłem książkę, że były kiedyś kręgi modlitewne tutaj, takie staropruskie, więc ja chciałem zrobić jako atrakcję turystyczną, taki podobny jak w encyklopedii czy gdzieś tam po środku. Kamień jeden centralny, na którym coś tam się prawda paliło, czy jakiś ogień, a po boku kamienie w kółko położone. No więc tak wstawiłem w to jeszcze coś, bo napisałem, prawda, do tego wiersza. O, tu na przykładzie tej bramy, co pan pani Kamilka może prześledzić, jak przebiegała budowa tego parku. Pierwsze słoneczko. A później jak zrobiłem słoneczko w środku stateczek, bo prawda za mało. Na drugi rok, a tak już takie mizerniutkie, prawda. Cieniaśnie, no więc zrobiłem jeszcze jedno słoneczko. O kurczę, tak chodzę, coś tak nie tak, prawda. Trzeba jeszcze po jedno słoneczko na to, prawda? Na górę to, już jak zrobiłem to wtedy no coś tu jeszcze, prawda, jest za ciemko. Ale no, robiłem tych rybek i teraz to już jest, prawda. Gdzieś widziałem taką reklamę w telewizorze, już po zrobieniu tego, jak te ryby gdzieś tam z czegoś wyskakują, tak promieni ich się, ale zupełnie wyglądało jak to. No, a to robiłem. Boże, jakie to stare, to ja wiem, ile to już jest zabytek prawie, nie tak jak ja. Ja to robiłem mając jakieś powiedzmy 23 lata. Do koloru czarnego doszedł pan jakby drogą doświadczenia, także najlepiej. Brama najpierw była biała, później była jakaś jasny orzech, coś takiego zielona była. No, ciągle to jakoś było brzydko, a tak sobie pan się chodzi, to po mieście, to gdzieś, prawda, się widzi, patrzy gdzie żelazny płat, to wszędzie czarny, może ja coś takiego zrobię. Tak pachnie czarny rzeczywiście, metal w czarnym kolorze to bardzo ładnie wygląda. Szczupaczek, o co się ludzie pytali, jak pan to robi? Ja mówię, proszę pana, czy tam proszę pani, to prosto jak budować sobie, bierze się blachę, bierze się kredę szklaną, rysuje się taką rybkę, później bierze się nożyczki, tak. A to tłoczenie, to wystarczy kawałek pręta, co okrągić, jakiegoś twardego od grabarki, ząb czy coś. Kładzie się blachę, już wyciętą rybkę na deskę i się puka młotkiem ciężkawym takim i to się tłoczy, pyk. Taki domek, to jak byłem w pana wieku, jechałem przez taki kociołek szlachecki na Białą Piską, stał w lesie taki domek, przed domem na ławeczce siedział dziadek, babciu, skarbiony taki jak nasza babcia,
domek drewniany, drzewo takie poczarniałe i z boku ulę. Tak mi się chciało zobaczyć, jak w tym domku jest. No zawsze, skoro mają ulę, to na pewno sprzedają miód i kupiłem sobie butelkę miodu. Przy okazji byłem w domu, zobaczyłem, jak coś takiego w środku wygląda. Pojechałem po kilku latach, prawda? Nie ma znaku po tym domku, las już taki rośnie w tym miejscu. A nigdy pan... Szkoda, że nie miałem aparatu, bo takie rzeczy trzeba fotografować. Ja teraz jeszcze jakieś drewniane domki, to fotografuję jeszcze w zeszłym roku. Tu na Ubliku jeden drewniany domek filmowałem. W tym roku jadę z żoną, z cyfrową kamerą chcę sfilmować, żeby była lepsza jakość. Patrzę, ktoś ten domek obłożył styropianem. No wygląda jak murowany, może się nie odróżni. Okna stawił plastikowe. A z tyłu ta palemka, bo ja jej nie widziałem za pierwszym razem. Ona palemkę? No. Jak pan był w zeszłym roku, żeśmy robili tą łazienkę, to to był prysznic, nie pamięta pan taki boiler? I jak ścięłem ten boiler, to ja zostawiłem tylko ten statek na dole, a to wyrzuciłem. I co to były za męki, nie pan, ten boiler to nie była dekoracja. Taka szpetota, ale to wygoda była, bo był prysznic jako taki, bo nie było innego. Ale było tak pusto, jak w domu po wyniesieniu choinki. To i chodzę i to mnie strasznie męczyło, tu te głazy, nie, no nie będę tego rozbierał, wyrzucę. I tak myślę, co tu zrobić, a przyniosę tę rurę, co wyciąłem z tym boilerem, i zrobię taką palemkę, to gdzieś widziałem taki w karuzeli, czy gdzieś taki po prostu jakiś obrazek, palma, skały na środku gdzieś jakiegoś morza, czy coś takiego. Chcę się coś takiego zrobić, co, że trochę atrakcją, to musiał się inaczej. To nawet może być tak jak w bajce, prawda? Trochę ktoś mówił, że to paradiza to chyba raj.